Cześć, z tej strony CryptoGame i dzisiaj witam w 10. odcinku Cyfy23 Realistyczna kariera Chelsea. Ten jest film nagrany jest tego samego dnia, co trzeci. Co ja gadam? 9. odcinek. Ja taki jestem zahypowany na to właśnie, co tu się zdarzy, więc niestety kolejne lecimy. Więc co? Zagramy semestr się z Bournemouth. O ważne jakkolwiek. 3 punkty dla nas i żebyśmy byli w tym top 5. Jest Sterling, Lukaku wszedł. Brocha 2 gole. No i taki napastnik to mi się podoba. Tylko teraz czekam jeszcze na jakieś oferty, dlatego nagrywam ten odcinek, bo ja chcę oferty zaliczona. Ale no nie Jamesa! Co to jest? Czaloba, kolejna oferta od Niemiec. Ale ja bym go puścił, gdyby to była z Bayernu, bo coś było właśnie. Że do Bayernu miał przejść, czy coś takiego. Jest. R. Silence. Okej. To jest ciekawy. Bo i tam chyba nie ma jakkolwiek chyba dobrych napastników we Francji. W sensie w R. Silence. Chyba tam jest chyba Buxa? Aż sprawdzę, czekajcie. Air Silence. Czy mamy tutaj jakiegoś dobrego napastnika? No jest Buxa, jest Cabral, Fulgini, Costa, Labeu, Lascari. O, okej, dobra, okej. Jest Luis Suspenda. Naprawdę prześwietny napastnik. Jest Thomasson i Saïd. Więc no, będzie tutaj rywalizować. I szczerze, ja go dam. Tylko nie wiem, czy go dać na te 2 lata właśnie. No kurde. Czy go dać na te 2 lata, żeby poszedł, czy dać go po prostu na. Bo to też nie ma sensu jakkolwiek krótkie wypożyczenie. Więc Jackson, witamy w Air Silence. Akceptuję tą kwotę, akceptuję to wypożyczenie, tak samo, bo to liga francuska. Więc Air Silence według mnie to jest dla niego bardzo dobra drużyna. Nie wiem jakkolwiek, czy Air Silence gdzieś gra w jakichś pucharach czy coś. A se nawet sprawdzę, czekajcie, zobaczę sobie od Conference League. Czy gdzieś gra Air Silence? Czy oni nie grają w ogóle nigdzie? Air Silence, czy tu ich gdzieś widziałem? To chyba ich nie ma, bo w Lidze Mistrzów ich nie powinno być. Więc oni nie grają w ogóle w jakichkolwiek europejskich pucharach. Albo zobaczmy sobie jeszcze ligę. Czy oni by z nim sobie poradzili jakkolwiek? Więc ligę. Które oni mają miejsce? Trzecie, więc Marsylia pierwsze, to jest zaskakujące. A Monaco dziewiąte, no, bez zaskoczeń. Air Silence, jako ci, którzy by grali w Lidze Mistrzów, tylko nie wiem, czy PSG grałby przez kwalifikacje, to naprawdę jest dobry wybór. Oczywiście pomijamy to i gramy mecz, no tutaj no to musi być wygrane. Jak przegramy z Bristolem, to ja nie wiem, już po prostu jest 4-0, czyli będzie finał. Będzie finał. Jest jeszcze Brocha strzela gola. No, ludzie, i widzicie, jaki to jest po prostu całe motto jest tego, nie? Bierzcie Brochę zamiast Jacksona. Jak prognozy nie są obiecujące, co ty gadasz, chłopie? Co my tu mamy? W ciągu 20 minut zdaje okej? Wymagane sprowadzenia dwóch krajowych piłkarzy, wygrać Ligę Europy, zakwalifikować się do Ligi Mistrzów, wygrać Puchar FA Cup. W ciągu 2 sezonów wygrać ligę to będzie w cholerę ciężko. Utrzymać wzrost wynagrodzeń poniżej 10% jest bieżący rozwój 2. Kolejny mecz teraz z Charlton. I Nicolas Jackson odchodzi do Air Silence. Więc papa Jackson, do widzenia. Więc został nam Brocha, Nkunku i Lukaku. Damy sobie radę według mnie. Szczerze, damy sobie radę. Jak on idzie na 2 lata, to się chłop rozwinie. Więc Charlton, no tutaj no musimy teraz pokazać klasę. No i wychodzimy najmocniejszym prawie składem, no bo nie ma Lukaku. I tragedia jest na naszych oczach. Przegrywamy w rundzie FA Cup, czyli już po prostu możemy pomarzyć o FA Cup, ale możemy pomarzyć sobie jeszcze o Carabao Cup. To jest jedyny wyjątek tego oczywiście. Jedyny wyjątek. Borussia Dortmund oferuje nam za Lukaku, ale ja go nie chcę puścić do właśnie samej Niemiec.
Więc zaraz przed nami kolejny mecz z Tottenhamem. Silva wypożyczy FC Barcelona. Czy ktoś tam był kogo... Jules Koundé. Tylko że Silva to nie jest realistyczne. Prędzej Alonso. Więc kolejny nasz mecz. Kolejna szansa o punkty. Wchodzimy na mocniejszym po raz kolejny. Niestety kompromitacja. Oj, po raz kolejny zdarza się cud. Jeden punkt. Czy wracamy do punktu wyjścia? Czy jednak nie? Sanchez, plan rozwoju. No chłop się rozwija. Tylko jeden? No i tutaj będzie plus 5. Kunku, no musimy przedłużyć mu kontrakt. Bo chłop nie chce, żeby on od nas odszedł. Plus 3, plus 4. Sterling ani rusz! W ogóle nic się nie ruszył. I musimy właśnie kupić jednego zawodnika. Więc musimy go kupić. Jest tym sam Cole Palmer, ponieważ on jest. I nawet sobie zobaczę, zobaczę sobie na flaskorze jednak, żeby nie było, że potem będzie, że czemu ja go dałem. Oczywiście, skoro on nie jest w Chelsea. Ja chcę tylko zobaczyć, czy jest taka opcja, żeby Cole Palmera zdobyć. Cole Palmer. Jest Chelsea. Bierzemy. Aha, nie chcę negocjować z rywalem. Otyla mu się. No to Jeremy Doku by został. Chociaż nie zostawimy sobie go jeszcze. Eze. Dobry. Chociaż jeszcze tutaj jest Guehi. Nie wiem jak to się czyta. Więc przed nami ważny mecz z Tottenhamem. I nie dostajemy kolejnych żadnych ofert. Mamy piąte miejsce. Ważne punkty. Ważne punkty, żeby utrzymać się. Okej, dobrze, dawać mi pytania. Okej, czekajcie, tylko muszę sobie jedną rzecz odpalić. Czy drużyna stać na odrobienie strat przed końcem sezonu? Ciekawe pytanie. Łatwo nie będzie, bo być nie może. Co się ci zdarzy? Oczekuję. Postać nas na bezapelacyjne zwycięstwo. Wygraliśmy z Tottenhamem 2-0 w pucharze, 1-0 w lidze. Czy teraz znowu będzie to samo? Nie mam pojęcia. Waszym rywalem jest dziś Tottenham Hotspur. To prawdziwe starcie tytanów. Kto będzie górą? Wygramy. Szczerze wygramy. Patrz na to, jak Brocha sobie radzi. No niestety, no w ostatnich meczach słabo, ale umiał dwie bramki sieknąć, na przykład z Bristolem. Czy tam Bristolem. No i jeden pies. Więc zobaczmy, no ale no szczerze wątpię jakkolwiek, że w Carabao Cup będziemy jakiś mieć... No właśnie, 3-1, to co, czym gadamy? Liga Europy. Jak tu już coś grają? Nic nie grają jeszcze. Nic, a nic. A Liga Mistrzów już grają? Też nic. Aha, dobra, więc czas na kolejny mecz z Tottenham. Mam nadzieję, że nie zrobię dla tego błędu, więc Brocha jest. Więc dobra. A więc, no co, lecimy panie i panowie na kolejny mecz. Kolejnego meczu z Totkami. Tottenham, macie przerąbane. Prime Brocha wraca. I nie ma Jacksona. Waszego pana, który połamał was w pierwszym meczu. Daliście się połamać Jacksonowi? Wy jesteście nienormalni, ja wam, naprawdę, wy jesteście beznadziejni. Ja dałeś mi tę piosenkę Chelsea. A nie, jesteśmy grami w Tottenhamie, przepraszam. Na Totkach. Formacje się nie różnią, więc lecimy. Czas na spotkanie. Kulusewski, jak też przyjęcie i Sterling. Sytuacja Brocha, Kunku, sytuacja, która może tutaj, jakkolwiek co to za podanie. Bentancur, Richarlison. Oj, Kulusewski. Podanie. Przyjęta piłka, okej. Niestety na razie minus obrona. Kunku. Gallagher. Strzał! Loris bronił, jeszcze czekajcie, jeszcze Sterling. Gallagher. Brocha w obrońce.
Madison. Richarlison. Bentancur. Richarlison. Sanchez, Silva, James, Nkunku, Brocha, Gallagher. Oj, tutaj mógł być fajnie, fajnie! Jest, prawda, zagrana piłka. Nkunku do Brochy, Brocha czeka, poczeka, czeka, czeka. Sterling, lewa strona. Będzie to oczywiście, jest, Gallagher, Sterling, Gallagher, Brocha, podanie do tyłu, Fernandez, do kolegi, Brocha jest! 1-0, jest, 23:39, nie wiem czy ja mogę drzeć mordę, to nieważne, Brocha strzela gola, no, wow! Piękna klepka, pyk, 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 zobaczmy. No Brocha, powiem wam szczerze, lepszy od Jacksona, no taka prawda niestety. To nawet nie chodzi o to, że Brocha jest takim Albańczykiem. To nie chodzi o to. To w ogóle chodzi o jakkolwiek wszystko, chyba to nawet Jackson miał większe tempo od Brocha. Brocha prze bardzo, dostanie piłkę i on umie strzelić. A nie 21 meczy i 2 gole. I teraz zobaczymy sobie, jak poradzi sobie Jackson w właśnie samym, jak wiemy, RC Lens, Richarlison. Oj, 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 tutaj pięknie teraz tutaj grają panie i panowie. Sanchez, Porro, Richarlison. Oj, niebezpiecznie, będzie wysunięcie na prawą stronę, Richarlison. Oj, 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 środek, oj, przejęcie jest, wybita piłka, Nkunku. Oj, oj, przejęcie, jeszcze próbował tutaj, jeszcze Nkunku odebrać piłkę, ale niestety, Madison, Richarlison, Kulusewski, Richarlison, po raz kolejny przejęta piłka do Sancheza, Sanchez, pojawia się tutaj James. Nkunku. Madueke. Fernandez. Gramy dalej. Oj, 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 teraz tutaj Bentancur. Son. Madison, Kulusewski, Gallagher, Brocha, Gallagher, piękna klepka, bardzo ładnie, pięknie lewe skrzydełko, pa! Sterling, niestety piłka, aż mi się zdziwiła, się przepraszam, Perisic, Bentancur. Madison, Bentancur, Kulusewski, jest rożny, na razie idzie mi świetnie. No i kto rożny? Madison. 37 minuta, no 38 normalnie. I do środkowanie w tym momencie z główki wybita piłka. Bentancur z piłką, Madison no prawej strony. Madison tutaj próbuje, klepka, klepka, próbuje, podaje do środka. Wylew był, teraz dwa, jest wybita, chociaż jeszcze raz. Kulusewski. Jest, dobra. Nkunku, Madueke, Nkunku,
Fernandez, Brocha, Nkunku, Brocha, Nkunku, ajajaj. A próbują zawodnicy nasi. I koniec pierwszej połowy. Spróbuję coś wykombinować. Zobaczymy, co Win kombinuje, więc no widzimy się za chwilę. A więc mieliśmy formację na 4-2-3-1 szeroko. Wszedł Olise i Caicedo. Czyli formacja z pomocnikami defensywnymi. Oby to się nie odbiło czkawką, czyli mamy tak naprawdę 6 w defensywie. Z trzech z lewej, no z lewej, z prawej, ze środka i z pola jeszcze. Fernandez. Rożny. Kto go wykona? James pewnie. Jest James. James, dośrodkowanie. Wiesz, jeszcze Madueke może zwalni z dystansu. Chilwell. James, podanie Nkunku, James Nkunku, do środka Nkunku, klepkę grają świetną. Chilwell, no kurde, mogłeś tam podać, co ty robisz? Porro. Madison. Richarlison. James, dawaj Sona. Coś ty zrobił. O Boże! Boję się, że to jeszcze spróbują, jest! Wybita akcja, dzięki Bogu. Bo byłoby ciężko. Nkunku. Brocha. Nkunku. Brocha. Olise, jednak nie. Perisic. Richarlison. Perisic, Richarlison, Richarlison, Son. Mason Perisic, Richarlison. Oj, oj, oj. Akcja na 1-1, Perisic. Jest, wybita. Wybijaj to. 64. minuta spotkania. Brocha. O, Olise, jednak nie. Będziemy mieli zmianę. Zmianę w Tottenhamie. Schodzi Perisic, wchodzi za niego pewnie Højbjerg. Zmiana formacji jak ciul. Nie ma bata, że Højbjerg gra na cofniętym lewym skrzydłowym. Out Romero. Przejęta pięknie Olise. Nkunku, Brocha. Chilwell, Brocha. Chilwell, Caicedo! Ajajaj! Bentancur. Chociaż jak widzę, to właśnie ten Bentancur gra na tym cofniętym skrzydłowym. Olise. Nkunku. Caicedo. Nkunku, wybita! Wybita, wybili piłkę. Kulusewski. Son. To by mogło wpaść wtedy. Kulusewski. Oj, oj, oj. Wybita, chociaż jeszcze nie. Bez karnego gramy. Jakby to się zakończyło karny, byłbym wkurzony. Co za jakaś reklama cegły. Czekajcie, co mi się tu włączyło. Dobra, trudno, nie tak leci już. 79. minuta.
Olise. Pajek biegnie, już tam go Borro goni. Caicedo. Olise. Fernandez, Nkunku, Madueke, Brocha, Caicedo, Brocha, Olise. Mógł być odgwizdany fał, Olise próbuje, mógł być fał, halo. Odgwizduj już. Już odgwizduj, panie sędzio. Kolejna akcja, Højbjerg. Madueke, Nkunku, Brocha, ostatnia akcja, Porro. Niebezpiecznie! Oj, oj, oj! Bierz to, jest! Trzy punkty! Trzy punkty! Jest! Idzie nam świetnie. Musiałem się podrapać. GG. Pokażcie mi oceny. I ogólne. Zero strzałów z Tottenhamu. My trzy strzały. Tyle samo podań. A jak wygląda tutaj? Fernandez z zawodnikiem meczu. Olise 6-0, Kunku 7-0, Brocha 7-4. Stamtąd najwyższą to miał Porro. A nasz bramkarz miał tylko 6.4. A, bo bez strzału, dobra, to nieważne. Czy jakieś zaskoczenia tu są? Na remis City. I chyba to był remis West Hamu. Tu wszystko może pójść i mamy ostateczny pewnie, no właśnie, półfinał, ostatecznie dwa mecze i koniec odcinka. Real Betis chce Lukaku, a ja go nie sprzedam. Już bardziej na Bifekir. Ej, tak on tam jest, to nieważne. Bristol City, czy będzie 10, czy będzie dyszka z przodu? Serio? 7 strzał? Co? Ja nie wierzę. I ostatni mecz w lidze jak na razie na ten odcinek 7-3, czyli próbowali, czyli mamy finał City. I teraz najciekawsze przed nami. Bo nie grałem jeszcze w lidze Europy. Ja pierdykam, no nie, to jest hit. Więc bez konferencji lecimy po raz kolejny mecz z West Hamem. Oj, przepraszam, mikrofon. Szybka symulacja, błagam, 3 punkty, jest, Brocha, Brocha, jak ja myślałem, że hot-trickowanie, to byłoby przepiękne, to byłoby dosłownie zakończenie takie, że Jackson naprawdę był beznadziejnym napastnikiem, był beznadziejnym, Brocha go i tak wyjaśnił. Kolejna tutaj teraz oferta transferu za Chilwella, Barcelona, która jest realistyczna, ale no nie, wyjazd, Mison, na pewno nie, no. I czwarte miejsce, wracamy na podium. Guess who is back? Ale potem mecz z Arsenalem. Mecz z Crystal Palace. I tyle. I tyle meczy. Carabao Cup. No, najciekawszy przed nami Chelsea i City w finale. Jeżeli nie odwalimy Maniany, tak samo jak wcześniej, to jesteśmy dalej. Ale jak mogliśmy przegrać w trzeciej rundzie? To czy to jest naprawdę już wstyd? Ktoś jeszcze takim... No jeszcze Southampton, ale ten Southampton to jo. Brighton przegrało w ogóle. Norwich tak jest. A chyba Norwich tam przegrało. Nie, z Coventry gra powtórny mecz. Pokażcie mi jakkolwiek kalendarz, jak to wygląda na kolejny miesiąc. I zaraz zobaczymy sobie ligę. Luty, okej, finałowy to gdzieś dwa mecze, czyli praktycznie cały miesiąc kolejny odcinek, to mi się podoba. Ligę, trzecie miejsce, no już wróciło PSG na podium, ale zobaczmy jak gra z Jackson, bo on jest wypożyczony. Jak on gra? Dupa, w ogóle nic nie zagrał.
No nic. Serio nic nie zagrał? Nie mogę zobaczyć innych lig, nie? Nie mogę. Dobra, to nieważne. Ale no tutaj próbujemy, no Sterling, 16 bramek. Pokażcie mi jakkolwiek, gdzie jest Brocha. Brocha jest na miejscu, a nawet chyba nie blisko. Osimhen w United. To już było, ale okej. Okay. Jest ten zrzut, on tam mówi takie, no, Adebayo spadł na 10 miejsce. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Jest Nkunku. Nie ma Brochy. Ale będzie spokojnie lepsi. Asystenci. No asystenci, no De Bruyne, co się krylisz. Okej. Okay. Nasz jest Nkunku. Jest James. James, 4 asysty. To chyba z różnych walił. Czyste konta. Sanchez, 6 czystych kont. Więcej niż Pickford. A więc, no co? Więc tak, to możemy już zakończyć ten odcinek. Ja jeszcze sobie zobaczę ocenę ogólną naszego wspaniałego napastnika, jakim jest Brocha. Proszę bardzo, 9 goli, a Jackson miał chyba 2, więc przypadek, no nie sądzę. I wzrósł na 22 miliony. No i to im się podoba. Niestety Sterling to tam. Sterling to ja nie wiem, co ja mu dacie. Jakkolwiek dam mu wytyczne, to on się do tego nie dostosowuje. No ja po prostu ja nie wiem. Kaku też w ogóle dupa, ja nie wiem co on robi. Nie, to jest po prostu tragedia. Zjech, no przebardzo, plus jeden, no chociaż jeden, ktokolwiek, Olise, no. Będę go chyba ćwiczyć na pomocnika ofensywnego, tak jakby to wyglądało. Okej, okay, strzelanie i podanie, okej. Okay. I tyle, a więc no co, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnych odcinków. Cześć!